Siemanko, ostatnie godziny mrozu i śniegu, a my złożyliśmy na szybciocha taki cud techniki. Chcecie więcej takich sprzętów oglądać na naszym kanale? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, czy podoba wam się, czy nie, i ogólnie, czy nie chcielibyście sami spróbować sobie. No to doszliśmy na miejscówkę. Tym razem jezioro Uba. Zamarznięte. Sprawdzaliśmy grubość lodu, na razie wystarczająca, ale daleko od brzegu nie będziemy odchodzić. A wam jak zwykle nie polecamy. Nie wchodźcie na lód, jak nie macie pojęcia, nie wiecie co gdzie jak. Mamy tutaj ze sobą ratownika i morsa na raz, więc wiemy co możemy dzisiaj zrobić. Dlatego my za was się dzisiaj pobawimy trochę na lodzie. Wy już sami tego nie próbujcie. A bynajmniej nie na zamarzniętych akwenach typu jeziora, ewentualnie na jakimś lodowisku miejskim. Na jakich zasadzie mówię, że to się... Tam elektronika czuwa, tam są minimalne różnice. Człowiek, no tak, z wzrokiem, ale mówię, tak, cztery śmigiełka, a jak to jest, nie? No już teraz wiem. To tu przyspieszę, a tam wolniej. I to umiesz skakiwać na te pedały, ja to na dwa razy, nie? No. Nie będą dobre.